Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. I najprawdopodobniej jest to ostatni materiał z tej gry, gdyż dokładnie w tym materiale go zakończymy. Ją zakończymy się. Tutaj zdobyłem coś pozytywnie. Tak, zdobyłem. Pokonałem tamtych bossów. Ten boss podwójny. I zrobiłem z nich dusz tarczę z Lois. Woli przewracającą zdrowie naszącego, ale też otrzymuje rozkaz zgładzenia każdego zdeformowanego potwora, który wyłonił się z chaosu i nie zapali się nawet, gdy chodziło o ich króla. Oraz wielki miecz z Lois. Tutaj wielki miecz, że to jest na przytarczy. Ogromny miecz króla kości słoniowej, celem Lois. Tylko trzymając go oburącz, można uwolnić jego prawdziwą siłę. Podobno król kości słoniowej był niegdyś najważniejszym rycerzem rodzinnym w Rosie, krainie słynącej z Boga Wojny. Po zdobyciu korony był też pierwszym, który sięgał po miecz, gdy zaszła potrzeba obrony ojczyzny lub poddanych. To jest właśnie miecz zrobiony z duszy tego króla. Z duszy Alsanny natomiast... Zrobiłem to. Eleum Lois. Zakrzywiony miecz wykuty z duszy Alsanny ma dwa zakrzywione ostrze. Zaatakuj sojusznika silnym atakiem, ale przemyśl w zdrowiu. Zagadkowa Alsanna cicho zajęła miejsce u króla kości słoniowej, a gdy całkowicie opadł on z sił, powierzył jej ten ozdobny nazwą krainy miecz. Ozdobiony miecz. Nie kurde, nawet woda. Proszę. Mamy. Niby to jest... Szczerze myślałem, że to się będzie rozszczepiać na dwa miecze, ale okej. Okay. Nie robi tego. Jeszcze to zrobiłem. Bliźniacze ostrze czarownika. Służy jako również jako katalizator magii. Rzadka broń, której używa niewielu wojowników, wymaga ona bowiem wprawy w wykładaniu zarówno kosturę, jak i mieczem. I znalazłem jeszcze to w miejscu, uwaga, gdzie to jest, razem z kluczem. Jest to zaraz, jak macie to drugie blisko Eleum Lois, nie idziecie do niego, tylko skręcacie w lewo i tam jest takie przejście. Tam trzeba zapalić cztery pochodnie, czyli albo A, przychodzicie od razu zapaloną pochodnią, co jest tam bardzo zabawne. Albo po prostu zostawiacie sobie jednego motyla i zapalacie to na miejscu. Podpalacie cztery, otwiera się przejście. W środku jest dwóch znowu tych replikantów tego pokręconego strażnika. Niezręcznego strażnika, on tak się nazywał. A także ta broń oraz klucz, który umożliwia przejście do ostatniego ogniska. A klucz to jest ten. Klucz do strażnicy garnizonu. Teraz strażnica garnizonu w Eleum Lois. Strażnica garnizonu została zbudowana, by uwięzić chaos, a rycerze Eleum przybywają tam do dziś, wierni ostatnim rozkazom króla, czekając, aż ktoś poprowadzi atak wielki płot. Powiem, że jak wygląda atak pięścią. To jest zwykły atak, nie? To jest ciężki. To jest akurat niezłe. Cyk, pyk i trzeci dosłownie z takim wykopem. Zajebiste. A oburącz? No, takie. Silniejsze ciosy. To byłoby naprawdę ciekawe walczyć właśnie tą bronią, tylko szkoda, że tak późno się zdobywa. Bo to byłoby naprawdę śniadegujące. O!
A i podlewelowałem się w przymierzu smoka i zdobyłem 3 rzeczy. Po pierwsze, wielki miecz czarnego smoka. Legenda mówi, że wielki miecz o dziwnym kształcie został wykuty z ogona czarnego smoka. Jak mówią legendy, czarny smok stracił ogon po wielkiej walce z dzielnym wojownikiem. Później ogon ten posłużył do wykucia kilku legendarnych broni. Z dzielnym wojownikiem, czyli chodzi oczywiście o wybranego mnie umarłego z Dark Souls 1. Czarny smok. A! Wiem, o co chodzi. Czarny smok to jest ten boss z Ulasil, z którym mogłem walczyć, ale do którego nie doszło. Ale o tego czarnego smoka właśnie chodzi. Miecz wygląda w taki sposób. Jest po prostu wielki miecz. Dlatego się z każdym mieczem. Ale jak mam wybierać, to wolę mieć zakrzywiony miecz nicości. Co jest zabawne, zakrzywiony miecz nicości to jest w ogóle zakrzywiony wielki miecz. Nieważne. Miecz powiedział, ale to szybka analiza i okazało się idiotyczne. Z tego lepiej nie będę mówił. A w sumie pokażę wam też, jak to wygląda. Tak wygląda tarcza. A tak wygląda to ostrze. Ja. Miecz z lejs wygląda w taki sposób. A ogromnie kula kości sobie wygląda w taki sposób. A co jest tą ukrytą właściwością? Chodzi o to, że kiedy się go górą, możemy atakować dokładnie tak, jak atakował król kości słoniowej w momencie, w którym się spafował. Mamy tylko niestety możliwość wyprowadzenia tylko 20 takich ataków, ale lepszej rycy niż nie. Ale dobra, wracam w takim razie do... Myślę do miecza Sir Alona. Tarczy. A właśnie, jeszcze mam zbroje kilka, które chcę wam pokazać. Na początek zbroja Sir Alona, czyli właśnie zbroja, którą mam na sobie. Zbroja noszona przez Sir Alona, który służył staremu żelaznemu królowi. Sir Alon? Sorry, dopiero wstałem, muszę się jeszcze obudzić. Sir Alon przybył do tej krainy ze wschodu. Postanowił służyć mało znanemu panu bez ziemi i pomógł mu stać się starym żelaznym królem. Gdy jego suweren wspiął się na szczyty władzy, Sir Alon ponownie wyruszył podróż w poszukiwanie nieznanych dotąd krain. No, to chyba tylko i wyłącznie w teorii, bo w praktyce pewnego chyba zabiliśmy. Chociaż w sumie to było wspomnienie, więc... My raczej nie cofaliśmy się w czasie, tylko po prostu walczyliśmy ze wspomnieniem. Wiem. A w ogóle dowiedziałem się, że w momencie, w którym byśmy go pokonali kataną bądź katanami w czasie poniżej minuty, to on zrobiłby dokładnie to samo, co my robimy, kiedy buffujemy te ostrze, tylko że on by w tym momencie pobił seppuku. To jest naprawdę ciekawy wątek, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że From Software jest japońską firmą, a w Japonii samuraje właśnie seppuku popełniali, kiedy przegrali w pojedynku. To jest naprawdę dość ciekawe. Więc dobrze. Druga zbroja, którą pokazuję, to set Reyna. Zbroja noszona przez rycerza oparów. Rebeliant Reyn po swojej klęsce poniesionej w walce z Velstaldem przybył do mglistej wieży w poszukiwaniu większej siły. Odnalazł ją nie u królewskiej, ojcowskiej postaci, jak wcześniej, ale u nowo odkrytej matki, która nadała nowy sens w życiu. Widzimy oczywiście wcześniej te zbroje na Reymie, ale wiadomo, boss jest o wiele większy niż my, więc ta zbroja dobrze się skaluje. Hełm z Lois już pokazywałem. I jeszcze mi został set króla kości słoniowej, który kupiłem przed chwilą. Graniem, a nie Lois, tylko tutaj. Też go widzieliśmy poza nagraniem, podczas walki z bossem, ale co powiedziałem przed chwilą. Co innego mieć set na sobie, a co innego na bossie. Zbroja króla kości słoniowej.
Niegdyś kraina Eleum Lois była wielkim bastionem zbudowanym, by zatrzymać starożytny chaos. Król Kości Słoniowej postawił swój tron u samych jego wrót, stanowiąc pierwszą linię obrony. O, okej, tutaj jednak hełm jest na co innego. Król Kości Słoniowej skrywał swe oblicze przed poddanymi. Rycerze z Lois poszli więc za jego przykładem i nigdy nie unosili przyłbic w miejscach publicznych. Szkoda, że... Ale patrzcie, ale widać, że ta korona jest jakby wprawiona w ten hełm, nie? Ale nie mogę jednocześnie mieć i korony Króla Kości Słoniowej, i jego hełmu. Ale widać, że ta korona nie jest jakby w tym hełmie. Dobrze. Czas powrócić do tego, co miałem, czyli do prawie całego setu Drang Lake. I dobrze. Przyjdzie nam zawalczyć dzisiaj z prawdopodobnie aż 3 bossami. Ja naprawdę nie wiem, czy uda mi się wygrać te pojedynki za jednym podejściem. Choć kto wie, może się uda. Lowlice nie potrzebuje, miecz coś sobie zostawię. Włócznia będzie za, bo już wiem. I resztę też nie potrzebuję. Czy to mi się przyda? Prawie na pewno nie. W ogóle, co jest zabawne, ten kostur sługi, w momencie, którym go ogarnął pod mrok, to jest o dziwo lepszy niż mroczny kostur zachodzącego słońca. Co tam jest naprawdę niebywałe. Niebywałe. A, jeszcze kostur Azala zdobyłem. Zdobyłem czy zrobiłem? To jest też dobre pytanie. Chyba zdobyłem. Kostur Azala Mędrca z Forosy nie jest zbyt zgrabny, lecz tętni magią swego właściciela. Silnie potęguje działanie zakręć, ale można je rzucać znacznie rzadziej. Ten kostur niezdatny do nowych suszy to dowód ogromu wiedzy Azala. No, czyli tak jakbyśmy mieli tego. Tak jakbyśmy założyli ten pierścień, czyli dwie zakręcia są silniejsze, ale rzucamy i razy. Różnica jest tylko taka, że ten kostur ma tylko 4 punkty wytrzymałości, więc trzeba naprawdę uważać, czym się rzuca. Nie, oddawać mi ten kostur sługi. Dzwonek Kajfy nie będzie mi potrzebny, ale nie będę go chował. Tarczę schowam. Tutaj koron... Nie chciałbym tej korony chować, no ale... Już... O dobra, nie, ale nie też zostanie. Kaptur zostaje. Tutaj zbroja, Alon, Elej, Lois, Kości Słoniowej zostaje. Królewskie, Alon, Elej. Czyli Chris lepszy, więc zostają. Też zostają. Jeszcze nie. O, ten pieśń w ogóle zdobyłem też, kiedy szedłem do tego bossa takiego. To jest dość intrygujące. Pierścień żyjących. Pierścień z ostrym ćwiekiem. Jego posiadacz, będąc pod postacią upiora, pojawia się jako człowiek. Pierścień wrzyna się w skórę i wywołuje ból, który ciągle przypomina posiadaczowi o jego ludzkiej naturze. To jest dość intrygujące. Czy jakieś zaklęcie zdobyłem? No, zdobyłem to. Ten błysk duszy. Ale w sumie to wam pokazywałem. Czy coś innego zdobyłem? Co widzę, to nie. Tak, nie ma co sprawdzać, tutaj też, tu jest koniec. A nie, czekaj, zdobyłem! Właśnie te dwie jeszcze rzeczy z tego przymierza. Tylko to może zdejmę zbroję, bo tutaj lepiej widać. Zdobyłem jeszcze dwie rzeczy. Były nimi specjalne kamienie, które... O, są tutaj. Kamień smoczej głowy. Głowa zamienia się w smoczułę. Ej, to jest za chyba pierwszy level, tak mi się wydaje. Kamień zaklętą mocą smoków zamienia głowę w smoka. Ten efekt działa aż do śmierci. Fanatycy, którzy pragnęli wiecznego życia, podobno odprawiali rytuały dające kamieniom siły smoków, ale nie zachowały się zapiski potwierdzające ich sukces. Tutaj... Kamień z zaklętą mocą smoków zamienia ciało w rczącego smoka. Efekt ten działa aż do śmierci. Fanatycy, którzy pragnęli wiecznego życia, podobno odprawiali rytuały dające kamieniom siły smoków, ale nie wiadomo, ile w tym prawdy.
Okej, okay. Jesteśmy sobie smokiem. No i proszę. Cały nowy set mamy tak naprawdę na sobie. No i nie mogę usnąć, bo dopiero kiedy zginę, to się usunie. Dziwne nogawice, dziwne rękawice, dziwna zbroja, dziwny hełm. Dziwna zbroja, o której mówią legendy, wykonana z łusek czarnego smoka. Czarnego smoka długo uważano za zwykłą legendę, ale ta zbroja to dowód jej istnienia. Dobra, czy ja mogę tę zbroję ulepszyć? To jest bardzo ciekawie. A, wzmocnienie, nie, nie, nie. A, okej, okay. Nie mogę. To szkoda. Okej, okay, no to mimo iż to wygląda naprawdę spoko, no to wolę jednak mieć na sobie moją zbroję, więc pozwolę się sobie zabić. Efekt zamieszczenia. Czas najwyższy grę zakończyć. Nawet tych dusz nie będę zbierał, bo to nie ma sensu. To jest niezbędne, zwłaszcza, że nie ma nawet zaklęć, które wymagają użycia tych dusz. Tam nie idziemy, idziemy tutaj. Nie fajnie. Dobra, najpierw proszę poprawczy. Teraz to. I oczywiście pierścień, który umożliwi mi w ogóle przejście. Otwiera się już, więc... Let's go. Tutaj powinna być w ogóle Herald, z którą będziemy mogli porozmawiać. Która powinna się nam przedstawić. Finalnie swoim prawdziwym imieniem. I faktycznie Herald tu jest. Choć nie mam bladego pojęcia, jak ona tutaj weszła. To będzie oczywiście powinno zamknąć za chwilę, więc pogadajmy. My journey is already complete. My name is Shanalot. The dragon gave me this name. For I was born with none. I was born of dragons, contrived by men. By ones who would cozen fate herself. They are the ones who created me. But they failed. I did not come out as intended. Fate would not be bested. And men were cursed once again. If you proceed, Nashandra will come after you, knowing that you will take the throne and link the fire. She covets the first flame and the great soul. Put Nashandra to rest. Dobra, i to będzie tyle. Tron pragnie, tak się nazywa ta lokacja. Mogą tu być o wiele, wiele wcześniej. To by się właśnie wiązało z tym, że po prostu zawalczymy faktycznie z bossem. Jednym, ale wtedy byłaby to... Byliby to
strażnik i obrońca tronu, jakoś tak się chyba nazywali. Teraz czeka mnie troszeczkę gorsza przeprawa, bo gdybym na przykład nie pokonał Wendlika, no to zawalczylibyśmy tylko z Nashandrą i z tymi, no, typami. A tak... Oh boy. Aż trzy postaci mogę przyzwać. Vengarla, Bradleya ze starej... Benharta mogę przyzwać? I to tu jest Bradley z starej straży. My oczywiście nie będziemy przyzywali nikogo. Więc wchodzimy. Opiekun i strażnik. No, tu blisko byłem. A jak mogę, to z nim sobie poradzić w sposób trochę. Okej. Nie słyszycie, że ta włócznia aż takich trzepnie. Okej, to ta walka nie potrwa chyba długo. Bo że strażnik już nie żyje. To opiekun za chwilę podzieli jego los, mam wrażenie. No i... cyk! Okej. Słoneczna włócznia OP. I jeszcze coś, gdybyście ich nie jeśli pokonacie jednego, ale nie pokonacie szybko drugiego, to jest duża szansa, że ten drugi tego pierwszego podniesie. Więc najlepiej jest pokonać ich właśnie w miarę szybko. Now, be one with the dark. Tak, to jest prawdziwa postać Nashandry. Wkładam od razu ochronę przed klątwą, gdyż ta już ją rozpryła. Okej, na razie idzie nieźle. Te błyskawice naprawdę ją łoją. Wiecie, no ślik może pokazać się dużo krótszy niż sądziłem, że będzie. Ej, jakbym teraz uniknął tą błyskawicę tego strzału, to bym się śmiał. Ej, i co, już? O, już! Elo, dwóch bossów pokonanych prawie dwoma tak leciami. Cyk, już na Nashandrę. Dobra, ale to... Many monarchs have come and gone. One drowned in poison, another was charmed to flame. Still another slumbers in the realm of ice. Not one of them stood here. As you do now. You, conqueror of adversities. It was your answer. Proszę, tak jak mówiłem, oto Alvia. Tylko, że z nim teraz nie przyjdzie nam porozmawiać. A, zawalczyć. Oto i on, Alvia, mędrzec pierwszego grzechu, czyli tytułowy Scholar of the First Sin. Więc, że błyskawica to totalnie nic nie robi, więc nie będzie tak łatwo jak już poprzednich podejściach. Ale zobaczymy, co powie na kryp... O! Okej, dobra, coś tam zrobiłem. Szybka podmianka. Nie, na... Zobaczmy, czy to włócznie zrobi coś więcej. O, włócznie już u siebie więcej. A,
dobra, bo się takie płomienie jakby otacza ogromnie. Kurde, nie poczułem. Kurde, mi wystał jeszcze ten. Fokus zrobił, że fokus, może. Stamina jakiś wystał. Ale to nie problem. Na szybko. Właśnie może bez leczenia na razie. Samo to. 5 włóczni aż dostałem. Spoko. Teraz co? Cały czas to będzie tak stało, czy po prostu dłużej będzie się paliło? Gdzie? Tutaj. Włócznia. Wow, i teraz ma jeszcze większą ochronę. W sumie logika na to. To jest większy płomień, no to większa ochrona. Ale dawaj. Rzuć ten ogień. Co się z tym stało? On był człowiekiem, ale co się stało, że on stał się to... czymś. Wiesz, czemu teraz jest? Zobaczyły mi się, jakie słoneczne włóczni. Czy słoneczne włóczni? Nie ma wielkich słonecznych włóczni. To by było obrażenie. Dobra, już wielka włócznia błyskawic chyba dokończy sprawę. I jeszcze raz? Tak jest! Elo 3 bossów pokonanych! Za jednym podejściem! I ten jest użyłem jednego Divina i 3 butelki jest sposa, żeby to przejść! Light, dark, or something else entirely. No i teraz mamy dwa zakończenia. Możemy zasiąść na tronie, albo możemy stąd odejść. I najpierw stąd odejdziemy. Właśnie zobaczymy, jak wygląda zakończenie to niby złe. Więc jako zapomniany opuszczamy tron i zobaczmy, jak wygląda to zakończenie. Tutaj Aldia powinien robić za lektora. Okej.
intryguje mnie to zakończenie. Za każdym razem, bo nigdy nie wiem, o co konkretnie chodzi tak naprawdę Aldi w tym momencie. Okej, okay. To było pierwsze zakończenie do Soulsów. Nawet spoczę. Jak mówiłem, nie czaję, o co w ogóle chodzi Aldi, kiedy zakończenie opowiadam. Kurde, i byłbym zapomniał, kurde, miałem to zrobić przed tym sposób, ale chyba nie wiem, to teraz na dobie po prostu robimy wszystkie dusze. Czyli tak, na początek dusza strażnika tronu, czy opiekun na coś? Nie. Po prostu troszeczkę tego nie wiem. Królewski tron jest święty i potrzebuje odpowiedniego obrońcy oraz trzeba go bacznie obserwować. Dusza na Szandry królowej Drangleic. Nieznanego pochodzenia fragmenty otchłani wzmacniały się, żyjąc u boku tych, którzy pożądali tronu. Być może stanowiły po prostu przeszkody, jakie należało pokonać na drodze do władzy. Pewnego dnia płomienie zgasną i pozostanie tylko ciemność. Oczywiście, o ile nie przybędzie następca. I to są dwie dusze właśnie tych kotków, tych tygrysków, które musieliśmy pokonać, które musiałem właściwie pokonać. Właśnie w tej drugiej lokacji. Samo dość do nich jest mordęga, bo gówno widać tak naprawdę na całej ścieżce. Dusza, Luda i Zalena. To przytom tego całość w opisie identyczny. Dusze Luda i Zalena, którzy służyli królowi Kości Słoniowej. Każda z siedmiu bestii króla Kości Słoniowej miała określone obowiązki. Lud i Zalen zajmowali się zabijaniem tygrańców. A, no i właśnie, jako iż zrobiłem już z tych dusz co chciałem, no to mogę się ich pozbyć. Dobrze, teraz mam zaraz sens przy sobie, świetnie, ale zanim spalę go i właśnie zawalczę jeszcze raz z Daszandrą, znaczy w ogóle z Daszandrą i z całą tą ferajną, to najpierw przelecimy się do Strayda i do Ornifex. Zobaczymy, czy da się coś skrafcić z tych dusz jednej i drugiej osoby. Na Strayda trochę nie liczę, bo mnie trochę zawodzi ostatnio, jeśli chodzi o te... jeśli chodzi o cokolwiek, co może mi dać, ale zobaczmy, czy coś dla mnie ma. No. Masz coś dla mnie? Da, po tej reakcji widzę, że nie. Nawet nie muszę sprawdzać. Sprawdzę i tak. Tak. Dobra, mogę teraz iść do Ornifex. W ogóle tak, jestem tak zbuffowany, że już się nie pojawiają te pajączki, które tu były na początku, ani ci magowie. Już tyle razy ich zabiłem, że przestali się pojawiać. Jak sobie na szybko wyciągnę sobie ten miecz władcy, żeby zlokalizować. Już przeleciałem przez niego na pewno. O, jest miecz władcy. To jest zwykły miecz. Ale teraz mam tutaj dylemat, bo mogę zakończenie pokazać wam zarówno w secie króla Kości Słoniowej, jak i w tym secie królewskim. Ale nie no, powiedziałem, że zrobię to w królewskim, to zrobię to w królewskim. Już bardziej to oddaję, mam wrażenie. Musimy kosę na miecz zamienić. Dłuższe te typy nie spełnią, ale oczywiście pajączki. O, okej, okay, te pajączki też się nie spełnią. Okej. Okay. Dobra. Mi to jak najbardziej na rękę. Musiałem spalić ten pod przejść do pegu. Miałby zaraz tutaj bite zrobić do niej, no to wolałem tego uniknąć. Więc dobrze. Hello. Hello there. Do you have a wondrous soul? Zobaczmy, co mogę zrobić. Wielki miecz strażnika tronu. Wielki miecz opiekuna tronu. Kosa pragnień. Dzwonek pragnień. Łuk pragnień. Tarcza opiekuna. Tarcza strażnika tronu. I tyle?
Czemu z Aldi nie dostałem duszy? Ciekawe. Chyba, że Aldia nie zostawia w ogóle duszy. Bo może wiecie, może nie ma już czego po sobie zostawić. Tak więc dobrze, ja przystępuję za chwilę do walki, ale jeszcze sprawdźmy wszystkie te bronie, które zrobiliśmy. Kosa pragnień. Kosa powstała z duszy na Shanry. Stara istota z otchłani odrodziła się w śmierci, podzieliła na małe fragmenty i rozproszyła po całej krainie. Kawałki te zaczęły się łączyć, nabierając ludzkiego kształtu. Gdy już go przyjęły, poczołgały się naprzód, żądając silnych dusz i szukając wielkiej potęgi. W ogóle na Shanry wygląda trochę jakby była połączeniem Nito i Mroku Otchłani. Zauważyliście to? Dzwonek pragnień. Święty dzwonek stworzony z duszy na Shanry. Stara istota z otchłani odrodziła się w śmierci, podzieliła na fragmenty i rozproszyła po całej krainie. Gdy przybrały one swe ostateczne kształty, dostały się na dwory monarchów o wielkiej potędze, pragnąc pozyskać ją dla siebie. I łuk pragnień. To jest to samo. Światło i mrok to dwie strony tego samego medalu, tak jak dusza i klątwa. Istoty, które jawiły się pragnącym królewskiej władzy, zostały przyciągnięte przez ich ogromną siłę. Okej. Okay. Mała tarcza opiekuna stworzona ze starego świętego dzwonka. Co? Ani z duszy? Opiekun stoi przy tronie od wieków. Czy jego oczekiwanie zostanie kiedyś nagrodzone? Tarcza strażnika tronu przesycona potężną magią. Strażnik stoi przy tronie od wieków. Czy jego oczekiwanie się opłaci? Tutaj wielki miecz opiekuna tronu wali swą prawdziwą moc i spowija go magia. Opiekun to jest to samo. Ogromny miecz nie. Czekaj, opiekun, władca. A tu jest strażnika, dobra. No ale widzę, opis jest identyczny. Dobrze. No co? Mi pozostaje tylko na sam koniec spożyć te wszystkie duszyczki. No, wszystkie te, które się powtórzą oczywiście. Na Shanry jeszcze 30 tysięcy. Dobra, ja lecę w takim razie walczyć z bossami, a my widzimy się za chwilę, kiedy to już będę musiał, będę wybierał po prostu zakończenie. Okej, okay, widzimy się po cięciu, pokonałem już wszystkich bossów, widzicie, mam więcej dusz. Żałuję tylko, że za Aldi dostaję duszy. Sprawdzę to jest smutne. Ale dobrze, zanim zasiądziemy na tronie, to pochłoniemy wszystkie dusze, jakie mam przy sobie. I też nie będę mi już, w ogóle nie są mi od dawna niczego potrzebne, poza ewentualnym kupowaniem ulepszeń. Ale, tak wiecie, żeby zasiąść na tronie i nie mieć przy sobie żadnych dusz, no to wszystko to wykorzystajmy. Nawet sobie łyknę świetlika, zobacz jak to wygląda. W taki sposób, okej. Okay. Jedna dusza. Druga dusza bossa, no i dusza samej na Shanry. Warta tylko 30 tysięcy. Akurat do zwrócenia wiadomość, nice. A, i tutaj dla pokazania wam, pochłonięcie duszy z Lois, tak jak jest w opisie, nie daje żadnych dusz. To samo jest z duszą, chociaż nie wiem, w sumie duszą brzmi, chyba by coś dała, no ale nie zamierzam tego kłaniać. Debaki mogą się zmienić tego smoka, nie? Ale naprawdę nie chcę. Więc dobrze. W takim razie zasiądźmy na tronie i zakończmy finalnie tę serię. Też ciekawe jest to, co mówi też Aldia a propos tych królów. Jeden ginie od trucizny, drugi czezny w płomieniach, trzeci śpi w lodem skutej krainie. Chodzi kolejno o króla pogrzebanego, starego żelaznego i kości słoniowej. Zabawne jest to tyle, że on mówi o tym na koniec gry, czyli jest zaplanowane chyba, że dodatki powinno się niby przechodzić po skończeniu podstawki. Ale tak naprawdę po co?
skoro mogę to zrobić od razu. I właśnie tak teraz zakończyć tę serię i no, w sumie pożegnać się z wami. Nie będę teraz, myślę, machał, no bo mogę, przecież nie, to pomacham tak dla zasady. Taka. Na zakończenie, no cóż, idziemy do tronu, zasiąść na nim i przedłużyć po raz kolejny zapewne epokę ognia. A co się dalej będzie z tym działo w tym świecie? No, to już nam przyjdzie zobaczyć w Dark Souls 3. Ale to myślę dopiero za jakiś czas. Na razie spróbuję dokończyć pozostałe serie, m.in. This is the Police i DMC, które błagają o pomstę do nieba z czasem, kiedy jeśli chodzi o czas, w którym właśnie ostatni odcinek wrzuciłem. A dzięki temu, że skończyłem Soulsy, no to będę miał do tego, myślę, w miarę wolną rękę. Tak więc już finalnie zakończmy tę serię. To więc będzie tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć. You who link the fire. You who bear the curse. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. Great Sovereign, take your throne. What lies ahead, only you can see.